o czym my tu właściwie mówimy, o jaką demokrację bezpośrednią chodzi, o jaki system referendalny nam chodzi. To najważniejsza część naszego cyklu. Bez tego odcinka trudno analizować inne i rozważać argumenty, gdyż dopiero wiedząc, o co walczymy, można mówić, można oceniać i debatować nad tym. Domagamy się referendum obywatelskiego. A cóż to takiego? Otóż artykuł 4 Konstytucji mówi o tym, że obywatele mogą decydować bezpośrednio. A artykuł 125 Konstytucji mówi o tym, że Sejm i Prezydent mogą sobie zwołać referendum, czyli odwołać się do woli obywateli. Ale jest to zupełnie inne uprawnienie niż uprawnienie wynikające z artykułu 4. I właśnie o ustawie, o referendum, które będzie wykonywało uprawnienie obywateli wynikające z artykułu 4, o takie referendum walczymy. Ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy niż przewiduje nazwa cyklu, ale muszę Wam zaprezentować pewien schemat, do którego będziemy się odwoływać i oto ten schemat. Pierwsza ważna sprawa to komitet referendalny. Zwróćcie uwagę na to, że komitet referendalny składa się z 300 osób. Dlaczego 300 osób? Otóż chcemy wprowadzić pewien filtr, aby nie każda grupka dowolnie losowo wybranych osób mogła zwoływać referendum. A skoro nie każda grupka, to dlaczego 300-osobowa? Otóż doświadczenia z wyborów przedstawicieli samorządowych wykazują, że aby wystartować na przykład na prezydenta Warszawy, trzeba zebrać grupę osób, która będzie chciała obsadzić wszystkie listy wyborcze. To pokazuje, to tworzy pewien filtr dla inicjatyw, że te inicjatywy będą gromadzić wokół siebie osoby chętne do poparcia tej inicjatywy i do stworzenia komitetu referendalnego, z którym będzie się wiązała pewna odpowiedzialność. Kolejny etap to komitet referendalny tworzy pytanie i to bardzo ważny element, gdyż treść pytania referendum jest właśnie określona przez obywateli, inicjatorów, ale następnie przechodzi do etapu konsultacji. Etap konsultacji jest jednym z kluczowych elementów konsyliacji, która jest potrzebna w Polsce, czyli połączenia zwaśnionych stron. Dajemy każdemu możliwość pewnej debaty nad pytaniem referendalnym i wyraża się o to w ten sposób, że komitet referendalny nie zbiera horrendalnej liczby 500 tysięcy podpisów, które potem, jeśli Sejm uznaje, że treść referendum, treść pytania referendalnego mu się nie podoba, tak jest obecnie, odrzuca i tracimy ogromną pracę, energię ludzi, którzy zebrali 500 tysięcy podpisów. Nie! W tym systemie zbiera się te 30 tysięcy, to jest kolejny filtr na to, że pomysł grupy 300 osób znajduje poparcie kolejnych 30 tysięcy, że powinno to wejść na agendę debaty publicznej i wtedy zajmuje się tym pytaniem Sejm. Oczywiście Sejm nie może automatycznie odrzucić tego pytania, ma 4 możliwości z takich ciekawych rozwiązań wzorowanych na praktyce takiego konsyliacyjnego podejścia, jakie jest w Szwajcarii. Sejm może uznać, że wniosek komitetu referendalnego jest zasadny i powinien zostać wprowadzony w życie. Stworzy w konsultacji z komitetem referendalnym odpowiednią ustawę i problem jest załatwiony. Może też, i to jest bardzo ważne nowum, przedstawić swoją wersję pytania i wtedy obywatelom pod referendum zostanie przedstawione pytanie w 2 wersjach i będą mogli wybrać wersję A lub wersję B. Może oczywiście odrzucić może wniosek i tu jest bardzo ważna sprawa, że ustawa, która wprowadzi referendum obywatelskie, będzie zawierała w sobie pewne zasady, którym musi sprostać pytanie w referendum. I teraz Sejm, jeśli uzna, że pytanie przygotowane przez komitet referendalny nie spełnia tych zasad, może skierować. Pytanie referendalne trafia pod kontrolę Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy wypowiada się, czy wniosek Sejmu jest zasadny. Może go odrzucić i wtedy z automatu przechodzimy do kolejnego etapu. Komitet referendalny odzyskuje władzę nad pytaniem. Może też uznać, że jednak pytanie uchybia tym zasadom. Ale to nie koniec. Aby nie naruszać suwerenności obywateli, mamy trzecią instancję kontroli,
Komitet referendalny może się odwołać od decyzji Sądu Najwyższego i skierować wniosek do prezydenta, który może uchylić decyzję Sądu Najwyższego. Prezydent, organ władzy przedstawicielskiej wybierany bezpośrednio, uzyskuje prawo do zamknięcia całego procesu, jeśli uzna, że Sąd Najwyższy miał rację, lub też uchylenia decyzji Sądu Najwyższego i wtedy znowu przechodzimy do kolejnego etapu zbiórki podpisów. Zbiórka podpisów jest w sumie standardową procedurą, którą mamy obecnie, z tą różnicą, że liczba wymaganych podpisów jest niższa. Nie musimy się już katować 500 tysiącami podpisów pod wnioskiem, bo wniosek ma etap konsultacyjny, który w dużej mierze może ograniczyć wszelkie błędy lub naprawić te błędy. W tej sytuacji 300 tysięcy, czyli obniżenie progów wobec obecnej wartości, wydaje się w pełni zasadne. Proszę pamiętać, że jest to tylko poparcie wniosku referendalnego, a nie decyzja na tak lub nie. O tym, czy jest tak lub nie, wypowie się cały naród. I kolejne nowum. Otóż po sprawdzeniu podpisów i uznaniu, że wniosek został właściwie poparty, PKW kieruje wniosek do prezydenta i prezydent nie rozpisuje od razu referendum, gdyż co roku jest dzień referendalny, w którym skumulujemy wszystkie pytania, które w poprzednich 12 miesiącach uzyskały stosowną liczbę podpisów poparcia od obywateli. W ten sposób nawet jak będzie 10-20 pytań, wszystkie zostaną zadane obywatelom jednego dnia, co generuje oszczędność pieniędzy, gdyż referendum jest przeprowadzane raz dla nawet 20, 30 czy dowolnej liczby pytań. Ten system gwarantuje nam najwyższy poziom suwerenności i bezpośredniego wpływu na władzę. Polecam.